1999 roku w Bytomiu powstała firma Digital Core Design. Założycielami są trzej absolwenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach: Jacek Hanke, Piotr Kandora i Tomasz Krzyża. Firma od samego początku zajmuje się projektowaniem tzw. IP core'ów, czyli elektronicznych komponentów wykorzystywanych do produkcji fizycznych układów scalonych. D32PRO jest procesorem o architekturze harvardzkiej, w której pamięć danych i pamięć instrukcji są oddzielne i mogą być używane jednocześnie. Tego typu procesory z tą architekturą stosuje się powszechnie w przemysłowych mikrokontrolerach. Najnowszy procesor D32PRO jest pierwszym polskim komercyjnym procesorem 32-bitowym. Co go wyróżnia? Można powiedzieć, że jest to procesor szyty na miarę, czyli w zależności od potrzeb określonego projektu potrafi on wykonywać więcej operacji w krótszym czasie i przy mniejszym zużyciu energii. Nowy procesor w zamierzeniu ma konkurować z procesorami m.in. ARM, Cortex M0 i M3. D32PRO ma znaleźć bardzo szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak motoryzacja, telekomunikacja, elektronika medyczna, budownictwo. Stanowić ma przede wszystkim alternatywę dla znanych układów z rodziny ARM Cortex. O sukcesie rynkowym procesorów tworzonych w Bytomiu może świadczyć fakt, że wykorzystywane są one przez największe firmy rozbudzające wyobraźnię praktycznie każdego z nas. Począwszy od firm takich jak Intel, Siemens, poprzez GE Electric i kilkanaście czy kilkaset innych firm, bo można spokojnie powiedzieć, że około 250 różnych firm zdecydowało się do tej pory na zakup naszych urządzeń, w efekcie czego ponad 300 milionów urządzeń elektronicznych na całym świecie pracuje w oparciu o procesory zaprojektowane w Bytomiu przez firmy Digital Core Design.